Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack oraz... Ognisty rzeź szczery, siema! Ludziska, witamy w drugim odcinku koopa, czy tam z backstory do Szanka, oczywiście ognisty z dołu, z tej pierdolce na punkcie zwykłego ataku. Skoku z kataną. Dobra, ziol, lecimy dalej. Trzeba zdopać rzeźnika i skopać mu tubsko. Bo chyba się chce z deala z Cezarem wycofać, a kurwa, nie wychodzi się z dealów, jeśli ci... Tylko dlatego, że ci nie odpowiadają. Tak, panie Sparrow, to także dotyczy się pana. Także, no, ja się nie wierzę, że Davy Jones bardzo chciał panu skopać tyłek. Dobra, czekaj, ja go spróbuję go chwycić, dawaj. Nie do końca o to mi chodziło. Nie tego kolegę wziąłem. Ależ kombo. No, kombo, zwykły pokaz parkouru. Dodatkiem wrestlingowego w pierdolu. Bierz typa. Czekaj. Spróbuj tego. XD. Ta rana się zachciewa. No. Czemu mi tak poleciał? Czekaj, ja go łapię, ty go bierzesz. Już go sam dobiłem, no spóźniłeś się. Tych grubych mi się wydaje warto bardziej brać niż tych zwykłych, bo gruby jak w grubego się wbijesz, to potem go przebijesz przez kilku typa. Czekaj, patrz. No, złap typa. Czekaj. No. Nie mogę. Ktoś, jestem bez granatu. Oni są bez życia, także... Widziałeś, jakie to oparte było sztywne? No. Jakby ktoś umarł, nie? No, tak. Bierz. Tniemy, pił, znaczy ty tniesz, ja strzelam. Jak to wygląda? Ja ich karmię ołowiem, a ty... stalą. Caesar may own my country, but he doesn't own my career. Didn't you forget something? I go down for no one. Dawaj, mucka! Ubijamy kotlety mielone dla kanibali przyszłych. Jeśli jacyś się znajdą w tym mieście. A jest dość dużo... Ej, to był mój wrog. Kot. Co jest? Czemu tak kontrolę z dziwaczem? A podwójne maczety, bitches. Dobra, Pia, Ashley. W sumie mega irytuje w tych babkach z Uzi. Co? Że niewiele robią. A potrafią cię zabić. Od byle czego. Ty, widziałeś? Podbiłem cię. Uwaga na psy. I to czasami w znaczeniu nie zwierzęcy. O, ładnie. Czekaj, może browar wypadł? Niestety. Kurde, spędzisz za mało, unikam. O, ale prawie synchro było.
Pierwszy. Mordo w tę stronę. No, jakim prawem? Ej, to było ładne, widziałeś? Sam się zawróciłeś z tego. A to było mocno ryzykowne z naszej strony. Co, podwójne maczety? Ale ja sobie w sumie napiłem. Wrócę. No i zarąbałeś mi cel skoku. Dobra, w sumie... A, katana niech jeszcze będzie. W ogóle katany tak rzadko używam. Dawaj dalej. Oj, tu się. Staję też, żebyś te kombosy, czytaj. Kilka zwykłych ataków, po czym atak bronią ciężką. I tak to przeplatać, bo wtedy robisz dłuższe combo. Ale ci idą z takim taranem policjantem, to są też kury dobrzy. Podaj ich atak, oni mają jeden, a ten sam atak. Wiesz jaki? Podchodzą i walą staranie. No prawie. Podchodzą? Ja tak się kołyszą tylko, jakby się najebali, zanim przyszli z tym taranem. Kongrats! To ci się udało. Perfekcyjnie spierdolić. Ale mamy full HP przynajmniej za darmo i uzupełnienie granatów, tak więc... To chyba było worth, nie sądzisz? Trochę. Dobra, chodź. I znowu bym zaryzykował, mógłbym ten timer dobrze teraz skinąć, nie? Ej, to nawet ładne było teraz, nie? Praktycznie ich rozstrzelaliśmy. O, nie ma to jak być takim debilem, żeby sobie wskoczyć i po prostu w sal weszł tym Uzi. Powiem ci, fajne miałem hit combo 57. Tylko nie skocz, wyprzepaść. Ja nie skaczę. Nie, a co było 3 minuty temu? No właśnie. Ja nic nie wiem. No, co, tak mocno, żeś uderzył się w peret? Nie pamiętam. Ten fajny moment pewnie ci przypomnął trochę później. Dobra, go. Nie, chwila, bo... Dobra. Jakby to była przepaść, to by cię zajebał. Moje! Dawaj to. Dawaj to. No ty durny kundlu! Dlaczego on kurwa strzelał? Nie, tam jest mój minigun. Grenadier. Aha, super fajnie, że mnie pies gryzie, tego nawet nie ogarniam. Mogę minigana podnieść. Dobra, granaty zdechu, granaty moje. Stary. Dmendo! No, to żeś pojechał po bandzie teraz z tym, nie?
Dobra, lecimy. Nie. No i tyle, żeś się z niego pokorzystał. Głupie. Zamaskowany rzeźnik. Wow, ale po prostu rewelacja, nie? Gości ma takie same efekty, Jezus. Takie same ataki jak w podstawce. O, jednak nie dokładnie. A, dobra, czekaj, łap go, łap go! Chyba o to chodziło, że musieliśmy go... Że jeden z nas musi go przetrzymać, a drugi musi go, wiesz, sponiewierać trochę. Tylko to na drugi strzał dopiero. Jezus, czekaj, dobra. Rewolwery, proszę. Ej, to mu zaraz zginiemy obaj. Musimy strzelać obydwaj, najszybciej to zniszczymy. No, strzelaj. Strzelaj, nie rzucaj granatami. Blisko. Bardzo blisko. Pięknie. Dobra, ty wstawaj. Jak minimalnie jakbym był trochę bliżej. Jakbym był trochę bliżej, to byśmy byli to by w stanie i ciebie podnieść, i byśmy byli w stanie jego sponiewierać. Serio? No. No, dobra. Ja go biorę. Nie. Ej, poważnie? Jaki to ma czas po prostu reakcji? Dobra. Ej. A chyba, że dlatego, że obaj jednocześnie podeszliśmy, to miałby sens wtedy. Że tylko jeden naraz. No, i dawaj, teraz ty. Ej, nie, nie o to... A nie, dobra! Znaczy, wróć, prawie, tylko nie drugi musi naskoczyć, tylko wiesz, ja go lewo, prawo biorę, albo ty. Nie, że ja. Kurwa. Dobra, blokuję go, tak. Dobra, dawaj, podnoś. Ja albo ty, wiesz, go przeciągamy lewo, prawo, a drugi za ten czas musi go nawalać wtedy. Znaczy, prawie to, co myślałem, że trzeba będzie zrobić. Co za gość, no. Nie, ale musimy w to strzelać razem. No, ej, co jest? Ty, kontroler mi się rozłączył, co za skam? Leżę. Ja zaraz też. No, leżę. No, ale turbo skam, kontroler mi się wyłączył. Nawet grana podpowiada, żeby strzelać do tych beczek. Bierz go. Musisz go złapać. Nie naskok, tylko zwykłe złapanie. A jak się łapię? Triggerem. Au. Au. No. Oj, to może troszkę potrwać. Czemu tylko mnie łapie? Bo mu się pod rękę podkładasz, no to kogo ma innego łapać? Dobrze. Nie, spudłowałeś. Przyrzuciłem granatą. Rowiec. Jeszcze jeden rowiec. What? Dostałeś z kolanka właśnie. Ładne kombo synami. Ale to nie o takie kombo chodzi. No, strzelaj. Albo nawalaj. Faktycznie damage chyba. O, to jest tego turbo kombo. Ja tego nienawidzę w podstawce, jak trzeba z nim walczyć. Tylko się tego lubi spamić. Bierz go. Za późno. Trzeba
Spróbuję się na łańcuchy przerzucić. Leci? No i znowu mnie, no. No bo ja uniknąłem akurat. Beczka, strzelaj. Ej, ty strzelaj, ja go biję. No. Mogę? Mogę sam zaskoczyć, dobra. Czyli... Ej, dwa razy i będzie okej. Okay. Ej, to jest plan, jak jeden rzuca beczkami, jak jeden go no strzela, jak rzuca beczkami, to drugi musi go zmaczać. Podejdź mnie, podejdź mnie. To musi być... O! Musimy go zestunować, stary. Nie, nie, patrz, patrz, ja mu damage biję. No, wiem, że mu bijesz damage, no ale... Beczka. Patrz, ty ej, ale gość tej beczka jak gangplank spawi, co nie? Tak. Dobra. No, zrzucił tobą przeze mnie. Stawaj. Będzie beczka już co? Wiem. To jest dość ciekawe, w sensie kto to dealuje obrażenia, kto odwraca uwagę? Ja dealuję obrażenia. Patrz, dobijam. Ty dealujesz obrażenia, a ja mam prawie 200 hit combo. Rozwaliliśmy go już. Dawaj, ciśniemy go. No, łap go, łap go. I złoty ząb wyjebany. Mój ząb. Dosłownie. Payment number one. You going out with your preschool teacher again tonight? Yep. Zar's right. Ava is a bad influence. Hey, Rudy. Did you see that? I knocked his tooth clean out. Bam! Didn't even need to use Novocaine. What the fuck? Excellent. Whatever, Grasshopper. One of you is a grasshopper. I doubt it. Shank, I'll need to talk to you later. And I thought tonight was gonna be boring. Cesar said we bring the priest back alive and we do it quietly. Like a fucking church mouse. Dobra, myślę, że możemy jeszcze sprawić to przejść kawałek. Halo, ma gnata, nie da się gnata pod. No a po co? Miałoby się dać. Już strzelać. No, mamy swoje gnaty. Zresztą prawie, że te same. Tylko nasze są lepsze, a wiesz dlaczego? Czemu? Bo my z nich korzystamy. Leżeć. Dobra, wszyscy. No i okej. Moja... Ty chamie. No, nie wiem, czy ja to wypiłem, nie zauważyłem. Wypiłeś to. Dobra, next. Ej, znowu? Co jest z tym kontrolerem? Czemu mi się znowu rozpęcza? Działa, działa. Rzuciłeś granatem. No, zajebiście! Granat, proszę się pieprzyć w tym momencie. Skąd oni biorą takich typów? No, patrz na tego gościa. On jest wielki po prostu jak mięsny kot, jak kotlet schabowy z byka. Granat. To już powinienem akurat ja wypić. Nie. Za późno. Dobra, let's go. Idealnie na psa skoczyłem. No bardziej obok psa niż na. Nie, na niego skoczyłem. A, uniknięte, suko. O kurde! Przez ten unik nie zdążyłem tego wypić. Moje.
W typie full HP miałeś. Wiem. To ja mogę pić browce. Nie możesz. Mogę. Nie możesz, masz gołą klatę. No, nie spodziewałeś się takiego zagrania. To było w sumie dość gizde, jakby się faktycznie okazało, że ludzie z gołą klatą nie mogą pić. Bo coś tam. I ty miałem taką zasadę w barze. W moim barze, jak masz gołą klatę, to nie pijesz. Ej, on mnie zabije zaraz. Jak ja zabiję, tylko cię lekko obiję. No to sobie wypiję. Oż ty! I tak masz trochę więcej ode mnie. Mniej znaczy się. Jesus, co jest z tym kontrolerem? Znowu się wziął. To nie bateria, przecież ładowałem go ostatnio. Dobrze, że się w walce nie rozłączę. Oła! Dzięki. Oż ty. Kurde, 4 do jaja. Ja mam 0. Tu mówię 4 do jaja. Bum. Ale rozstrzelaliśmy ich pięknie. Oj, dyk. No i żem się pośpieszył. No i jeden rana straciłem. Ale co to ty 3 dostałeś, więc... Prof. Teraz wjeżdża beczka. Profit. Stary, poważnie? Ja bym to na potem zostawił. Tylko ja mogę. Nie, ale dosłownie na potem te apteczki sobie znikną. No co za gnój jebany? Jakiś cwany? To się udław. Mało tego HP miałeś. Nie czaję, czemu ten pat się rozłącza? No. Chyba wisiałem tam. No, a my jesteśmy przed walką. Ale wisiałem. Przynajmniej wiemy, z której strony będzie gdzieś gruby. Staj. Nie zawsze idą z tej samej strony. Ale to nie ten. Nie wiecie, ja przecież powiedziałem, że nie zawsze idą z tej samej strony. Ja nie czuję, jak gościu po prostu trzeba z gardy stanie bronić się przed kulami. Na kamizelkę. Ale nie on, tylko nawet taki zwykły koleś. Po prostu trzyma gardę i broni się przed ostrzałem z kul. Z rewolweru. Powiedz mi jak. Czy to jest nierealistyczne? Weź se. No. Brawo. Jebie mi to. Uwaga. Dobra. Dobra, miałeś trochę mniej. Dobrze, niech ci będzie. Łap, bierz go. A my za rzadko wykorzystujemy w ogóle tego double takedowna. Trzymaj. A, powiedzmy, że to wyszło. Nie podrzuciłeś, bracie. No, za późno, żeś przyszedł, stary. A na szczęście nie było przepaści. Jezus, jak ja nienawidzę psów w tej grze. No nie wiem, ile razy ja już to powiedziałem, nie? Ale ja faktycznie zwierzęta kocham, ale psów w tej grze po prostu nienawidzę. One są bardziej... Psy są w tej grze bardziej wkurzające niż te typy z miotaczem ognia, granatnikiem bądź z miniganem. Czy w ogóle całe te grubasy. No i znowu. No. Na szczęście to się w walce nie wyłączy, bo tylko... Musiałem się odezwać. No kurde, i ty mi granat zablokował, no.
A ja trochę ci zepsułem akcję, że rzucałem mu granat na plecy, sorry. Dobra, idziemy dalej. Dobra, no chyba akurat do full się wyleciliśmy każdy po jednym. Dobra, dawaj go. Bieremy. Dawaj ich. O, więcej ich przyszło. No jak zawsze. To rozstrzelać. Gindzie. Który żyje? Ten żyje. No nie, nie żyje. Ej, kojarzę miejscówkę. W podstawce ten się wspinałem, żeby do Angelo dorwać. Ciekawe, kto będzie kolejny, kto będzie następny właśnie, nie kolejny. Coś wiesz, przerwał mi kombo. W sensie wiesz, kto będzie następnym bossem, nie? No też pewnie Angelo. Nie, bo Angelo dopiero po tej akcji chyba jest tutaj bossem. W sensie bossem dosłownym i w przenośni. Bo bossem tego miejscówki i późniejszym bossem fabularnym. I znowu. Właśnie, co jest nie tak z tym kontrolerem? Ty z granatnikiem. A protip. Wiesz, że da się te granaty zestrzelić w powietrzu? Nie! Po ściance, mordo, po ściance. Ale wiesz, że ten... No, co za kontroler, no? Mogę w ciebie granaty wrzucić. Możesz, ale nic to nie da. Wyjątkowo dziwne ujęcie. Głupie, że jak on leży i ja na niego skaczę, to... Tego nie ten? Nie dobijasz? No. I tyle, głupie co dziwne. Bo wręcz jak gościu leży, to obrażenia tego skoku powinny być... Może inaczej, może nie powinieneś go dobijać do ziemi, tylko właśnie powinieneś mu zadać już obrażenia, no bo jakby zeskakujesz na niego... Czy wyskakujesz gdzieś, powiedz, z impetem wskakujesz gościu i facjatę, no to... Jak mam to obrażeń nie robić? No, zapraszam na górę. No ty pije, miałeś tu kładkę! Nie. Tak. No i? No i żeśmy się popisali teraz obaj. Ty skoczyłeś pierwszy. Wiem, ale ty skoczyłeś za mną. To kto to był głupszy? Ja, który nie trafił, bo go kamera zablokowała, czy ty, który skoczyłeś za trupem? Ja nie zaskoczyłem. Nie, sam spadłeś. Tak po prostu się zsunąłeś. Ale w sumie zepchnięcie jest, to jest jedno z lepszych wyjść. Moje. No ty cholerny alkoholiku jeden, ty. Woda to mój żywioł. To jest piwo, a nie woda. Piwo to moje paliwo. Tylko weź tego lepiej głośno nie mów, bo ci jeszcze ktoś pierdoli. Zbicie w takim wieku. Eta. Jezus, chodź tu śmieciu. Chyba ciachać go nie umiesz, patrz jak to się robi. Stary, ciachać. No zabrałeś mi. Bo miałem na OHP, zaciechać to jedno, ja go chciałem złapać, żeby mógł wstać kulkę byłem. Ale ty nie jesteś alkoholikiem, ja tak. Nie. Ja o wozie, a ty o kozie, stary. Tak. Moje. Minimalnie, stary. Gruby. A nie, jednak nie. Gruby to by się tu wyleciał od boku, ale przyszedł z miniganem. Miganie tu. Ale skąd się biorą ci ludzie teraz? No oni zjeżdżają. Ale nie, w sensie od kogo oni są? Od konkurencji czy co? Konkurencji Cezara w sensie. No ty... Zabrałeś mi. No sorry, bardziej tego bardziej potrzebowałem. Bravissimo, to już się popisał. Ty też. Stary, ja żem spadł, bo możeś się nie umiał dostać tutaj. Jak tam? Aha, ty już tak powiedziałeś. No. Jakby to pierwotnie miało służyć właśnie tego. No, zapraszam. Zabrałeś mi tu wszystko. No, było nie spać dwa razy jak kretyn.
Oj, Bosik. Masz 5 granatów. Trzeba je zużyć. A nie. O! Aha, jakiś goście ze słotu. Okej. Okay. Okej, okay, no. O, z tazerem widzę. Po ziemi. To jest bardziej lepsze, tak. To jest bardzo inteligentne po polsku powiedziane słowo. Kurde, no nie. Takżeś tym się znamachał, że nie zauważyłem, że czekaj. Mam blokadę wcisnąć. Idę wypić browcę. Blok, nie. Blok. Jakoś tak przeteguję, to musisz wcisnąć blok. Dobra. Wypiłem wszystkie browce. O, a propos wyłączania w trakcie walki. Nie. No nie wierzę, ten zajebany kontroler, jakby się nie wyłączył, ten tak kurwa wyunikał cały tych jebanych grantów, bym cię podniósł. Ja pierdolę, jak mi ten gość zaczyna już wkurwiać. Biegnie, to nie być. Nie, nie. Granaty. Zawsze najpierw wali paralizatorem, a potem używa granatu. A my tych typów musimy się pozbywać, bo inaczej będziemy łapali nie jego, tylko właśnie tych jego durnych, tych jego debili. Ja też czuję, że ta walka nie mogła być za długa, nie? Ale Jezus Maria, dlaczego to mu tak mało bije? My mu we dwóch bierzemy tyle, co ja w podstawce brałbym normalnie bossowi. To się we dwóch strzelamy, nie? O to mi chodzi. Dobrze. A widzę, jak tych ze swatu się od razu zabija, to oni tam trochę... Serio, jak on ci nie złapał? Paralizator. A, i co? Nie spodziewałeś się tego? Cwaniaku z PKS-u. Leża. To było dziwne, ale ważne, zadziałało. O, bardzo ładnie. Jeszcze lepiej. Na szczęście złapałem kolesia, a nie jakiegoś jego frajera. Gdzie z łapami? No, stumny. Leżę! Dobrze. To mnie bijesz, słabo. Czemu żeś to wypił? Mam HP. A ja miałem mniej. Ale jestem alkoholikiem. Jebane, kurwa. Wyciągnął kartę. Biegnie na ciebie. No shit, Sherlock. Strzela. Czy to... No tak, strzela, bo strzela z granatnika. Halo? Dlaczego nie dostałem? Dobra, atak plus minus, jeszcze dwa takie ataki i jest po nim. Nie widzę typu ze swat. Może kogoś swatają. Podanie! O, może już? Może już? Nie, jeszcze nie. Tak. No kilka, jeszcze tylko kilka ogienek pocisku i będzie po nim. A propos. Zabiłem! Aha. Przeładowaliśmy go. Zamieniliśmy go w elektro, ale takiego gorszego. Ale zobacz, że my go A wyładowanie chyba zabiło księdza i dlatego Angelo zostaje nowym księdzem. Time to prison changes because I'm not the same man you once knew. You've done your time, Angelo. It's my turn to help you. No one knew Father Gomez had come to town yet. This could work out nicely. You may call me Father Ramirez, my son. One stop and we're on our way. As R says, if we take out this prick, we'll be able to pay off the police captain and use the SWAT teams when we need them. Rudy, cover the back entrance. What's going on here? Deputy Mayor's making a speech, really cracking down on the cartels. You'll have to move your car. My boyfriend has the keys. You better find him, or we'll tow it.
you have passes? Yeah. Right here. Nie mogłeś mu tego wsadzić do ust, żeby stłumić wystrzał, nie? To w ogóle nie byłoby trochę by... No, co za skurwiały kontroler, nie? W ogóle nie byłoby wiesz, takie trochę inteligentne, nie? Z twojej strony. Ale to nie ja. Jest. Minigun. No. Spodziewałem się akurat czegoś innego. Puściłem grę. W tej grze psów nie szkoda. Dobra, stop. Weź se wyglądać groźniej. Chyba zabiłeś jakiegoś kolesia, który był za mną. No, widzisz. Dobra, wyłącz to. No to co? Druga część tego backstory zakończona. Prawdopodobnie w kolejnym odcinku już zakończymy całkowicie tego koopa. Ale to się przekonamy w kolejnym. Póki co ode mnie to tyle. Żegnam się z wami, a razem ze mną... Ognisty! Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć! Pa!